Europejskie Centrum. Dzisiaj pierwszy dzień zawodów, a ja jak zwykle mam przyjemność specjalnie dla Was zrobić mały reportaż i porozmawiać z naszymi ulubionymi zawodnikami NPC, IFBB, wszystkich federacji oraz z gwiazdami fitness. Także zapraszam. Jesteśmy z Bartkiem, który jak zwykle wykonuje swoją pracę na 100%. W trybie ekspresowym. W trybie ekspresowym. Co właśnie robisz obecnie? Przygotowuję listy, wiesz co, z kulturystyki, bo jest, jak moje ulubione słowo, opóźnienie, które wynika nie z tego, że jest coś nie tak, tylko z tego, że mamy rekord. Nawet teraz Rick Palmer, główny sędzia, słyszałem, powiedział przed chwilą, że sędziował w tym roku 45 imprez i to jest rekord, nie? Słyszałem, że w klasyku jest tyle ludzi, że bardzo ciężko będzie się odnaleźć na scenie, że tak to nazwę, bo jeszcze, patrzę, w kulturystyce jest jeszcze. Tak, no w bikini podobno jest ponad 100, tylko nie wiem, czy wyjść, czy dziewczyn, ale będzie fajnie. No, także będzie ciekawie. Jest, Bartek, jest jak ciekawie. Zwykle w swoim żywiole. Bartek, jak realizacja planów poza? I żeby nie było, Bartek teraz nas nie ignoruje, tylko ja specjalnie do niego podszedłem, żebyście mogli zobaczyć jego część pracy, poza tym widzicie, że się spieszy. I tak napiszą tak w komentarzach, nie przejmuj się. Nie, ja specjalnie chcę to wytłumaczyć, że Bartek nie robi tego na odwlecie, tylko specjalnie chcę pokazać Wam, jak wygląda praca menadżera backstage'u. Ostatnio usłyszałem od Roberta, że to się nazywa sędzia techniczny. Sędziego technicznego. Także Bartek, jak sprawy poza, czyli wiesz, te, co planowaliście z firmą? Wiesz co, no jeżeli chodzi o kwestie moje startowe, no to bez zmian, czyli przyszły rok. Super ciężka. Super ciężka. Aktualnie okres taki, powiedzmy, regeneracyjny, także trochę luźniej. A co do innych kwestii, o których rozmawialiśmy, to nie ode mnie to niestety zależy, także wolę nic nie mówić, bo ostatnio ci mówiłem. A na razie wszystko jest wstrzymane, także wolę. Czyli wszystko. Wolę drugi raz nie wypowiadać na ten Dobra, temat. Bartek, nie zajmujemy. Działaj, bo dużo roboty i trzymam za ciebie zawsze kciuki. Ja za ciebie również. A to mi oddaj, bo to moje. Kurde, chciałem. Jest ze mną Damianek. Smurfik, Krzyszpin. Przytrzymaj sobie i pogadaj. O tak, będzie ci lepiej. O. Damianku, jak się czujesz? Bardzo dobrze. Dobrze się czujesz? Nie czuję. Kolor ładnie siadł. Znaczy wiesz co, no siadł ładnie, bo powiem szczerze. Ale pokaż trochę formy, trochę się przypnij. No i to jest troszkę wyżej ręce, pamiętaj. O tak. I wypnij pach lacami do przodu. O! I brzuch. Nogi? Super. Czujesz się dobrze? Czuję się bardzo dobrze. Tak naprawdę nie czuję się, jakbym był, wiesz, gdzieś tam, mogę się trochę kleić. Idź jeszcze, zaraz pójdziesz na wiatraki. No, byłem, wiesz. Jeszcze postój tak, chwilę. Wiesz, długo mnie malowali, bo tak chłonąłem ten kolor, że po prostu trzy warstwy nic. I potem jeszcze, wiesz, nogi dwa razy, nie, góra trzy razy, ale chłopaki tam, wiesz, się postarali i zrobili robotę. Dobra, to idź schnij, ja nie będę ci przeciągał dłużej, pogadamy sobie potem, wiadome, no. A teraz odpoczywaj. Ze mną jest Adam Suker, przedstawiać niby nie trzeba, ale zawsze miło. Adam, jak tym razem przygotowania, jak tym razem Peak Week? No, jest to bardzo dobrze, nie? Zrobiłem mniej więcej tak, jak tutaj rozmawialiśmy, czyli ładowałem w sumie wcześniej. I odpocząłeś. Wczoraj już zdecydowanie mniej. No wiesz, wagę wniosłem życiową tak naprawdę, bo 24 kilo. A forma jakoś tam mocno nie ucierpiała, nie? Znaczy wiesz, nie jestem jakoś mega... Nie wiem, czy jestem mega suchy, czy tam mówili, że niby tak, że niby tak. Zaraz zobaczę, to powiem ci szczerze, jak to wiesz. Wiesz, zobaczymy, nie? Ale myślę, że na tle tam w ciężkiej to będzie wyglądało nawet okej. Okay. Tym bardziej, że moja sylwetka jest taka, że no, ja jak wiesz, zrobię się za szczupły, nie mam ładnej sylwetki i tak dalej. Dużo lepiej wygląda, bo jestem pełny i tak, wiesz, i pękaty, nie? To jedyne, wiesz co, no, to trzeba długofalowo myśleć nad tą pracą, nad brzuchem. Nie da się tego naprawić w tydzień, więc... Tak, tak, nie? I wiesz, tu też jest najważniejsza sprawa, się trzymać brzuch. Ale wiesz, generalnie ja już istniejem. Czemu nie leżysz? Bo schniesz, tak? Temu. Tak, no dopiero z malowania wróciłem. No właśnie temu, wiecie, bo jakby zawodnicy jakby chcieli poleżeć, to ja bym po prostu usiadł obok nich. Nie chcę, żeby oni byli zmęczeni, ale jeżeli widzę, że stoją, no to stoję, wiadomo. Bo... Się, nie wiem, czy lekko się nie kleję, dlatego wiesz, nie chcę się położyć. Jeszcze mógłbyś iść pod ten, bo tutaj masz, zobacz. Także jeszcze możesz iść pod wiatrak. To Damianowi to samo powiedziałem. Tak, i wiesz, no i przed chwilą jeszcze poprawię to na poszlaki. Ile osób masz dzisiaj? I jutro? Jutro na pewno jest dużo. Ty masz ile? Aha, wystawiam. A, to 9 łącznie dzisiaj. 9.
a jutro już mniej, kurczę, nie wiem, z 5. Bo dziewczyny też w Pro Qualifier wychodzą, tak? Znaczy jedna wchodzi w regional, a jedna tylko w Pro Qualifier. Pani Zwierz. Pani Zwierz wychodzi dziś i jutro, nie? A Batrycie jutro. Ostatnio otarła się o tą kartę Pro, było bardzo, bardzo blisko. Tam kwestia pozowania, ustawienia i troszkę, jeżeli chodzi o pewności siebie. Tak. Głowa ci tak, powiem, ale to pękło. Temu, że ona jest niesamowicie skromną zawodniczką. Ona jest niesamowicie taka pokorna. To jest oznaka, to jest pokaz tak. pokory. Tak, no i wiesz co, tam właśnie był chyba taki problem, że była na środku, jak ją przestawili na tak. bok, to nagle wiesz. Nagle schudła, że tak to nazwę. Tak, zaczął uchodzić z jej powietrze i już wiesz. Jeszcze tak to wyglądało. Szanse ma duże, ale wiesz, dzisiaj się wychodzi też Weronika. Ewelina od Zagóra. Aha, Ewelina, no to może być konkurencja dobra, dość spora. Tam obsada. Tak, wiem, ona jest naprawdę granicy, tak dobra. Już, nie wiem też, jak tutaj w ogóle z ciężkimi z zagranicy, nie? Bo tak ci powiem... Jest dzisiaj tylko jeden zawodnik z zagranicy, jest was czterech na liście. Aha. A ciężkich jest 11, także nie są... Ja, Jędrzej Winter i ten chłopak. I ten chłopak z zagranicy. Adam, mała przypinka, most muskulara na koniec i... Miło spotkać znowu. Dzisiaj zawodników masz 6. Zgadza się. W kulturystyce, w klasyku i w męskiej sylwetce. Dokładnie. Chciałbym poruszyć temat Damiana Kujtkowskiego, który powraca na scenę i ogólnie limitów w męskiej sylwetce, bo Damian jeszcze sobie z tym poradzi jakoś, jako że on ma kości z tego, co słyszałem, z plastiku, temu nie wygląda na tyle, ile, wiesz, waży. Zgadza się. No akurat u niego myślę, że na ten moment z limitem nie będzie problemu. Myślę, że większe problemy będą mieli wyżsi zawodnicy jednak. Wyżsi? Tak zakład, jak patrzę sobie na wzrost wagi, to jednak jest taka tendencja, że ci wyżsi zawodnicy ważą więcej względem swojego wzrostu, więc myślę, że to tam będzie problem. Wiesz, z tego, że rozmawiałem z Dawinem, to na przykład mówił, co się na pewno zdziwi, że Lucky i braci wszyscy, że oni są 2 kilo pod limitem. Pod limitem jeszcze? Jeszcze. Tak, znaczy wiele osób właśnie myśli, że ci zawodnicy z Men's Physique top, oni ważą nie wiadomo ile. To bardziej ich proporcje i ta forma, którą wykręcają, naprawdę taka top, to sprawia wrażenie, że oni wyglądają na takich wielkich, a sama waga u nich nie jest tak ogromnie duża. I też stoją między sobą, nie stoją, wiesz, nie stoją na przykład, zobacz, z Samsonem jakby któryś stanął. No tak. No to ta. By była wtedy miażdżąca przewaga wzrostowa. Łukasz, MMA zacząłeś. Mhm. Coraz fajniej ci się to podoba, dostajesz już pytania od ludzi, czy Łukasz, czy ty będziesz startował. Rozmawialiśmy o tym, ale na razie to jest chyba taka po prostu frajda, oderwanie, odciągnięcie głowy, co nie? Tak, to zawsze jak wiesz, ludzie zobaczą coś, że coś zaczniesz robić nowego, to myślą, że ty już będziesz, wiesz, na 100%. Też no, w modzie są mnie, jakby nie patrzeć te freak fighty, ale na razie w ogóle o tym nie myślę, raczej to traktuję jako takie hobby, odskocznie bardziej od tego świata kulturystycznego, no bo tutaj gdzieś ta moja głowa jest większość dnia tym zajęta, a jak znowu bym szedł na siłowni i trenował na siłowni, to nie odpoczywam tak, a jednak mimo wszystko idąc na trening MMA, zostawiam telefon w szatni, 2 godziny jest tylko dla mnie i to naprawdę fajnie mi robi pod względem takiego resetu dla głowy i odpoczynku. Jesteś świadom tego też, że w swoim wieku już, no, MMA tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli uprawiać na poziomie wyższym niż tylko i wyłącznie właśnie freak fighty, to trzeba by raczej rozpocząć w wieku, wiesz, tak nie. Jak kiedyś się... zawsze jego nazwisko mi wypada, Jezus. Nagumenow. Tak. Khabib. Tak. Siłował się z misiem, czyli to było wiek, wiesz, 10 znaczy, tak, no właśnie, jak ci wszyscy Czeczeni gdzieś tam zaczynają już tak, treningi MMA od 6 roku życia, nie? Czasami nawet wcześniej tam się gdzieś tam jakieś zapasy i tak dalej. Tak, więc no, to w ogóle nie ma szans, żeby myśleć w tym wieku o jakiejś karierze zawodowej. Freak fighty, for fun, nie wiem, dla kasy, dla fejmu, okej, ale na pewno nie jakaś taka kariera zawodowa w tym wieku. Nie, nawet jakby się złożyły wszystkie czynniki sprzyjając tobie, byś miał talent, to i tak nie ma szans, żeby to nadrobić ten czas. Jesteś trochę drewniany, jakby nie patrzeć, no bo przez te lata przerzucania klamotów jesteś wiesz, pospinany. Uczysz od nowa swój układ nerwowy, nie? Zupełnie nowych rzeczy. To są lata, gdzie dopiero wypracujesz jakieś tam nawyki i jakieś takie automatyzmy, nazwijmy to. A jeszcze tam kolejne lata, żeby dojść do tego momentu, żeby sprawdzić się w takiej walce prawdziwej. Czy do diety teraz, czy...
Luz, nie? Jest luz. Staram się po prostu odżywiać zdrowo. Zdrowo, racjonalnie, ale gdzieś tam, jak mam ochotę zjeść, powiedzmy, jakiegoś, nazwijmy to, cheat meala, tak, no to sobie pozwalam. Myślę, że najlepsze słowo to racjonalnie, nie? Racjonalne podejście do żywienia. Jak córka powie, że tata, chodźmy na lody, to nie mówisz, dokładnie, nie chociaż może akurat iść na lody, bo tata za słodkim nie jestem, słodkiego mogę w ogóle nie jeść, nie? Bardziej właśnie jakieś pizza, burgery. O, ja tak samo, ja bardziej słone. A o, ostatnie pytanie, Łukasz. Po zawodach, pierwsza rzecz, którą chciałeś kiedyś zjeść. U mnie to zawsze była bułka z pasztetem i z pomidorkiem. Pieczywo. Nie wiem, czy... Ale chyba bardziej na słodka. Jakaś bułka z dżemem, bułka z nutellą, coś takiego mi chodziło po głowie chyba. Ale zawsze pamiętam, że jak byłem na prepie i robiłem gdzieś zakupy, zawsze ten zapach pieczywa mnie pochłaniał i zawsze pierwsze, o czym myślałem, to właśnie jakieś bułeczki świeże, coś w tym stylu. Ja ci powiem, codziennie przechodziłem teraz, bo wiesz, ja robię te kroki swoje, prawda? I codziennie wracając przechodziłem obok piekarni i obok takiego czegoś, co się nazywało zapachy Podlasia. Człowieku, kiszka, babka ziemniaczana. O Jezus, i od 8 z rana masz takie... Na początku, wiesz, jakby to był pierwszy prep, to możliwe, że trochę bym... Zmieniam trasę po prostu, wiesz, zmieniałbym trasę, gdybym mógł, no ale pierwsza redukcja to są, wiesz, wszyscy przechodziliśmy przez to. No pierwsza redukcja to jest tak naprawdę taki chrzest trochę bojowy i zmierzenie się z samym sobą i zobaczenie, czy w ogóle się nadaje do tego sportu, nie? Myślę, że nie, nawet nie do końca wiesz czemu, bo to, że pierwszą redukcję zepsujesz, to nie znaczy, że się też nie nadajesz do końca. Niby tak, ale już gdzieś tam możesz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jestem w stanie i czy chcę mimo wszystko to robić, tak? Że mimo wszystko tego może nie bólu, ale tych wyrzeczeń wszystkich i tego poświęcenia chcę dalej to robić i sprawia mi to mimo wszystko frajdę, bo myślę, że to też zależy od człowieka i od tego, jakie mam podejście, ale tak się mówi ci ludzie, którzy tak cierpią nadmiernie na tym prepie, to wydaje mi się, że często właśnie robią to bardziej, nie wiem, bo inni chcą, czy na pokaz, a nie dla siebie. Inaczej, zależy jak wrócisz po tym upadku, od razu do prepa. To jeżeli też, wrócisz na zasadzie, okej, stało się, jedziemy dalej, przepraszam trenerze, dobra, spoko. Jeżeli ale... dalej polecisz, no to wiadomo. Tak, ale też myślę, że ten bilans jakby plusów i minusów, czy ten prep i całe przygotowania, cała ta droga, nie sam start, ale cała droga, daje ci więcej przyjemności niż bólu. Nie? Myślę, że to jest ważne. Jeżeli jednak mimo wszystko tych wyrzeczeń czerpiesz z tego przyjemność i dostrzegasz więcej plusów i masz z tego fan, no to możesz powiedzieć, że to jest dla ciebie. A jeżeli odwrotnie, no to trzeba się zastanowić, zadać sobie szczere pytanie i szczerze też odpowiedzieć. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie. Dawno ci nie było w social mediach. Gdzie byłeś? No wiesz co, teraz miałem przerwę treningową, tak naprawdę. Social media to już jest dawna przeszłość. W sensie, nie, że przeszłość, tylko tak. Ludzie znają mnie ze startów. W zeszłym roku startowałem tylko raz. Teraz, no wiadomo, w tamtym roku startowałem dopiero w maju. Miałem teraz lekką przerwę w ogóle od socjalów, bo robiłem zamek na włosy, co się wiązało z dwumiesięczną przerwą praktycznie od treningów, także jako osoba, która motywuje swoją osobę, znaczy no sam wiesz jak jest, gadam o diecie, o treningu, gdy to było mi zabrane, tak jakby wolałem się nie udzielać, bo ani się nie czułem ze sobą najlepiej, ani wiesz, także sądziłem, że lepiej się po prostu na chwilę odsunąć, odpuścić, odpocząć i wrócić. Czułem się ze sobą najlepiej. No. Nie czułem, zrobiłeś. Nie czułem. Tak, ja mówię tutaj, to jest nie? Coś, co ja za chwilkę, wiesz, tak, rozwinę. No. Czułem się ze sobą najlepiej, to jest bardzo ważne i dlatego też zrobiłeś ten zabieg na włosy, prawda? Czy to był twój jakiś kompleks, czy przez właśnie starty, jak to się rozwinęło? Przez to, co robimy, przez no, długoletnie, znaczy branie szczotków, przez suplementację. Wiadomo, te włosy wypadają, wiadomo, jestem młodą osobą, jak każdy, robimy po to wszystko, żeby, wiesz, wyglądać, w sensie takim, że wiesz, czyli coś ci sprawia jakiś kompleks, ale wiem, że te włosy nie zaczynają wypadać. Możesz sobie to zmienić, nikomu, że tak powiem, nie robisz krzywdy, także jeśli miałbyś się sam poczuć lepiej, no to why not, nie? Tak. I czujesz się lepiej? Znaczy, wiesz co, to jeszcze żadnych efektów tego jest nie ma, dopiero bo dopiero za 3 miesiące będą mi włosy rosnąć. Ja i tak robiłem obręb za coli. Na pewno doceniłem, jak ważny dla mnie jest sport. Gdzie robisz? Tu w Warszawie, w Polsce. W Warszawie? O, bo myślałem, że wszyscy, wiesz, wszyscy wiem. Ale Turcji, właśnie, tak? Właśnie są plusy i minusy. Ja sobie przeanalizowałem to i robiłem u nas, także fajniej. Tak jakby, no. Już możesz trenować? Wróciłeś? Właśnie wróciłem. Mam drugi tydzień treningowy i właśnie już też, tak jak przytoczyłeś do tych socjali, zaczynam wracać i powiem ci, napisałem właśnie wczoraj sobie taką storkę, że jestem 20 lat w sporcie.
No i naprawdę powroty są ciężkie, niezależnie jaki masz staż. W sensie sam wiesz jak jest, kochasz ten sport, patrzysz ale... Patrzysz na siebie, miałeś przerwę i takie masz, no, kurczę, pamiętam jak wyglądałem kiedyś, a teraz... Dokładnie, miałem miesiąc przerwy ponad i to jest tak, że no wiadomo, siłowo, wyglądowo dużo gorzej. Mówię, ja pewnie jak zacznę wracać, będzie zajebiście, a to teraz wszystko cię boli. Widzisz, że to co wcześniej było dla ciebie niczym, teraz jest wyzwaniem. No fajna, fajna szkoła, że tak powiem. Tak jakby fajnie się postawić w takiej osobie, bo zawsze motywujesz osoby do zmiany, a teraz musisz no naprawdę temu sam w sumie sprostać. Na pewno wiesz jak jest, jak dobrze się wyglądasz, jak dobrze się ze sobą czujesz, dobrze wyglądasz. Jest to o wiele prostsze niż zaczynać od poziomu, gdy z tego nie jesteś zadowolony. Jakieś wstępne plany startowe czy na razie? Na pewno bym chciał w następnym roku w maju, ostatnie zawody mi nie poszły. Ostatnie zawody mi nie poszły, pierwszy raz pewnie w życiu bym tak sobie stwierdził, więc chcę sobie to poprawić i pokazać, na co mnie stać. Nie? Na co cię stać? No wszystko to, co chcę. Tak jakby... Co chcesz? Dobra, słuchaj, to jest mów tak, gość, że... jesteśmy, wiesz, ty jasne, zawsze szczerze mówisz. Karta promu się, że już dawno tak jakby nie no już od właśnie... dawna wszyscy mówią, że czemu piwko nie ma tej karty, prawda? Tak, tylko że tak jakby nie jest to celem już szczerze. Tak jakby, wiesz, sport się rozwija, każdy z nas dorasta. Tak. Zaczynałem już sporo lat temu, ja już startuję 7, bodajże ponad 7 lat. Karta promu nie jest najważniejsza. Brakuje. No dlatego mówię, tylko że wiesz, każdy ma, wiesz, z biegiem czasu inne cele, inne priorytety. Sport jest piękny i teraz to sobie uświadomiłem, że no, największą pasją nie jest tam same zawody, nie są, tylko że jest najfajniejszy jest sport. Tego nigdy życie nie odpuszczę. Chcę wystartować w zawodach z tego względu, że czuję się wtedy ze sobą najlepiej. Po prostu pewnie ty też tak masz, że wiesz, dużo można narzekać na przygotowania, ale wiesz, jakim jesteś człowiekiem, jesteś zawzięty, nic nie odpuszczasz, jesteś super zorganizowany, wszystko co masz do wykonania w ciągu dnia. Jesteś taką najlepszą wersją siebie do zawodów. Zawody są takim moim jedynym motywatorem, które mnie mogło aż tak pchnąć daleko pod względem sylwetkowym, no i motywacyjnym, żeby być taką najlepszą wersją siebie. I chcę wystartować, bo po prostu czuję, że mam jeszcze formę do przebicia. Czy karta będzie, czy nie, to już troszeczkę dalszy cel, ale mówię, no zawsze mi jarało. Czyli po prostu teraz po prostu bycie... chcesz udowodnić sobie, a nie komuś i ludziom w koło. Znaczy, ja nie muszę nikomu nic udowadniać. Czy ale sobie... kiedyś miałeś na pewno coś takiego, że muszę temu pokazać, tak, muszę tak, temu pokazać. Tak, teraz tak, już nie masz czegoś takiego, nie. Masz teraz, chcę pokazać sobie, że mogę. Też nie muszę pokazywać sobie, bo już uważam, że tyle wygram, że ja nic nie muszę nikomu udowadniać. Ja zawsze mogę przypomnieć ludziom, jak zobaczyłem cię na Śląsku, wcześniej zawody. Była wcześniej kamienna rzeźba i ciebie zobaczyłem i mówię, jak to, co to, gdzie to lezie? A nagle na scenie patrzę i mówię, no to jest skąd właśnie, to wyrosło, wiesz, to różnica to proporcji. To jak potrafiłeś się ustawić, różnica talii do obojczyka, bo wiesz, bo ty no, stałeś sobie na backstage'u tam z boku, taki spokojnie, chłopak, do nikogo, wiesz. Też mam taką właśnie fajną historię z Arnolda, jak byłem pierwszy raz, ja drugiego roku wygrałem Arnolda, byłem pierwszy raz i pamiętam, zakwalifikowałem się do pierwszej szóstki, no i też byłem najchudszym naprawdę w całej stawce chłopakiem. Myślę, że przeciętnie goście mieli ode mnie po 5-10 kilo więcej i to było widoczne, tylko że mówię, zawsze mamy dwa typy sylwetki, osoby, które wyglądają super na scenie i osoby, które niestety przez te pozowanie tracą. No i właśnie nigdy nie zapomnę, jak na przykład zszedłem z tej sceny, wyczytali tam z tyłu na Arnoldzie tę pierwszą szóstkę, patrzy jakiś na pewno Portugalczyk, patrzy na swojego zawodnika, taki naprawdę dojebany gość, patrzy na mnie i widzę, że coś tam mówi po jakimś portugalsku, mówi, jak to możliwe, że on jest szóstka, a mój nie jest, nie? Więc tak jak mówię, no tu mamy sztukę iluzji, trzeba tak jakby... Ludzie nie rozumieją jednego, nie wychodzisz na scenę z tabliczką, piwko waży 130, tylko wychodzisz z sylwetką, która ma wyglądać na 130. No właśnie, tak jak to mówiłem, kwestia jest proporcji, ustawienia, zaprezentowania się. Też właśnie, gdy zaczynają początkujące osoby, też jest kwestia, czy ktoś się zestresuje, czy nie, bo naprawdę przez sam stres wiele osób zjada po prostu też to sylwetkowo, czy po prostu nawet, wiesz, można wyglądać, też to jest bardzo ważne akurat w naszej kategorii, to też trzeba przyciągnąć, no po prostu swój wzrok, tak? Więc no, osoba, która będzie smutna, przestraszona, niestety tej uwagi na siebie nie ściąga, co też może być tam lekkim minusem, bo mówię, no na, tak jak mówisz, na efekt końcowy składa się wiele składowych, nie?
szczególnie u was prezencja jest, no, u każdego już jest ważna prezencja. Adam, dokładnie. Dziękuję i ja dziękuję. Po prostu trzymam za ciebie kciuki, bo a ja trzymam kciuki za ciebie jutro. Jutro będziesz? Będę. Będziesz oglądał, proszę. Tylko właśnie ciekawe, czy na... o której wy wychodzicie? O 19. A no to pewnie się zobaczymy, bo ja chciałem prosto pooglądać, więc no to fajnie, na pewno się zobaczę. No to mam nadzieję, że będzie, że twoje kciuki do czterech razy sztuka? Trzy. Do trzech trzeci. No to, to do jest, trzech razy to, sztuka. No faktycznie, to jak ma być, tak będzie. Dziękuję jak ma być, bardzo. Tak będzie, takim być. Dzięki bardzo. Super, dzięki. I mamy Konrada, pokaż trochę formy przodem. Zbliż proszę pani kamerzystko na nogi pokaż, pokaż prążki. O, to chodź, bliżej jeszcze pokaż. Okej. Okay. Była chwila zawahania naszego nagrania. Na zasadzie Bartek zaczął po prostu wywoływać ludzi do startu. Sebastian Żebrowski, dzień dobry. A miło mi się, Manko, Dawid. Sebo. 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 Sebo, jutro startujesz. Dzisiaj opowiedz. Też. Dzisiaj, a tak, musisz, tak, ja dzisiaj musisz w regionalce zrobić. No. Sebo, powiedz mi, no. Dlaczego była mała przerwa? I jak się sobie z tym poradziłeś? Wiesz co, generalnie przerwa była spowodowana z tego względu, że no, mam schorzenie wrzodziące zapalenie jelita grubego i miałem ostry rzut tego 4 miesiące temu. No i generalnie to mnie troszeczkę tak podłamało, może, znaczy no podłamało, nie będę mówił, że nie, bo po starcie w Rumunii w zeszłym roku postawiłem sobie na cel właśnie ten sezon tak naprawdę przepracować, znaczy cały rok przepracować, żeby na ten sezon wyjść jak najlepszej wersji. No i generalnie to mnie troszeczkę wybiło i musiałem, że tak powiem, wystopować, wyhamować ze wszystkimi i tak się ogarnąć ze zdrowiem, żeby tak kolokwialnie mówiąc. Na szczęście szybko się udało to zaleczyć, wyciszyć i no i generalnie powiem szczerze, że ten start na początku, po tym pobycie w szpitalu, w ogóle wybiłem sobie z głowy. Mówię, biorę się za zdrowie, za siebie i odpuszczam ten sezon. Ale chwilkę, musimy tutaj wtrącić, bo to nie było tak, że ty te zdrowie olałeś i temu wystartowałeś, tylko absolutnie. Twoje wyniki tak, wyszły na tak, tyle dobre, tak, że tak, powiedziałeś, tak. Okej, jednak można. Tak, ja też trafiłem do bardzo dobrego specjalisty i bardzo dobrze trafił po prostu w mój organizm, że dobrał mi odpowiednie leki do tego mojego schorzenia i po prostu z dnia na dzień czułem poprawę, tak? Dosłownie z dnia na dzień, ale też od razu, jak, mimo że miałem poprawę, nie chciałem eksploatować organizmu i mówię, dobra, ten start... Ale wszystko na minimalnych... Na mostku totalnym i to takim naprawdę totalnym. No i generalnie i tak miałem cały czas w głowie, że ten start jednak odpada, tak? Ale to zdrowie się poprawiło. Zacząłem robić formę na wakacje, mówię, a i tak nie mam apetytu po tych gdzieś tam przygodach z tymi jelitami, to sobie troszeczkę się wytnę, nie? Zrobiłem tą formę na wakacje i tak mówię, kurde, jest 4 tygodnie, mówię, kurde, a dużo osób gdzieś tam do mnie oczy, właśnie, że forma jakbym wychodził czy coś, ja mówię, że jeszcze nie, bo gdzieś tam dla mnie gdzieś tam wyznacznik formy to też jest taki, no pręgi na dupie, tak? Ale sobie myślę, kurde, jest miesiąc i tak bez stresu mówię, dobra, postanowiłem sobie miesiąc przed, że się przygotuję, ale 2 tygodnie przed tym właśnie dzisiejszym dniem miałem taką, taką jednodniową wizytę w szpitalu, właśnie kontrolę tych jelit i taki jednodniowy pobyt, tak? No i wyszło, że mam totalne wyciszenie tego mojego schorzenia, że wszystko jest perfekt, wyniki są, kurde, jak u małego dziecka, że tak powiem, i mówię, dobra, cisnę już na maksa. I na maksa nie znaczy, że teraz wszedłeś na taką turbobombę. Nie, bo paradoks jest taki, no jeżeli nie wiem, mogę wprost powiedzieć, że jestem na teście i masterze i to małych dawkach, tak? I problemem, bo tutaj ludzie zaraz rzucą, że to jest niemożliwe. Seba z natury jest tak zwanym sucharem. No właśnie. To nie jest tak, że Seba po prostu nagle zrobił niewiadomą ilość mięśni do startu, tylko po prostu na tej zasadzie, że odbudowałeś to, co było, tak. I teraz jedynie co, to dociąłeś do końca. Dokładnie, to jest też tak, że jednak no, ja trenuję już 13 lat, tak? No to nawet na tym właśnie teście i masterze to wystarczy, żeby te mięśnie po prostu wyeksponować gdzieś tam, wykazać, a nie muszę nic tu dobudowywać, czy gdzieś tam ta jakość mięśni jest już tym stażem treningowym zbudowana, tak? Więc to tak naprawdę tutaj jest kosmetykiem w tym przypadku. Dzisiaj mamy też debiuty. Jedna porada dla osób, taka najważniejsza w moim zdaniem, dla osób debiutujących. Wiesz co, najważniejsza to jest taka, żeby po prostu cierpliwie, spokojnie podejść do tego startu, bez jakichś tam stresów, oczekiwań i narzucania na siebie presji, bawić się tym debiutem, tak? Bo
jeżeli ktoś się będzie tym bawił, dobrze czuł, to pójdzie w to dalej i będzie mógł od siebie więcej wymagać, będzie mógł się rozwijać i brnąć. Jeżeli ktoś już na starcie debiutu narzuci na siebie zbyt dużą presję, rozczaruje się z jakiegoś powodu, bo nie wiem, będzie trzeci, a nie pierwszy na debiucie. Ja przykładowo byłem 15 na swoim. 11. No właśnie, ale byłem tak szczęśliwy, że przeszedłem tą drogę, bo to były naprawdę ciężkie przygotowania. Ja robiłem to sam, bez wiedzy, bez totalnego pojęcia. Zajechałem się, dosłownie zarżnąłem, ale byłem tak szczęśliwy, że to była taki, jakbym powiedział, taki zapalnik tego, że dalej poszedłem w to na maksa. I mimo, że wynik był słaby, ja po prostu tak to pokochałem, bo wiem, ile przeszedłem i że nie poddałem się ani jednego pieprzonego razu przez tą drogę. A było naprawdę ciężko. Nie poddawajcie się, bawcie się, a my widzimy Dzięki, się. Dawid. Jako, że jutro zawody, to już wczuwam się w ten nastrój sportowy, odpoczywam, wyzbywam się złego kłu, czy tam czegoś. Czegoś tam się wyzbywam, negatywnych emocji. Tak wyglądają zawodnicy. Czekajcie, zawodnicy wyglądają bardziej tak przed startem. A tak szczerze, to jest naprawdę teraz chwilka odpoczynku. Pierwsi zawodnicy już ruszyli. Przygotowujący się do zawodów w sezonie 2024. Tak? Będzie Paweł. Adrian Cyronek, witamy. Właśnie, powiedz o tych przygotowaniach, jak one wyglądają. Wszystko przebiega planowo, jakichś tam jakichś udziwnień nie ma. Tak naprawdę cały czas skupiam się na dokładaniu, ale staram się tego... Gdzie dokładamy głównie? Głównie góra cały czas. Tak jak nawet tam chyba rozmawialiśmy z pół roku temu, pamiętam, to w zasadzie te priorytety gdzieś tam się nie zmieniły. Cały czas sobie gdzieś tam powoli dokładam. Ostatnie miesiące widzę fajnie, że taki kolejny etap gdzieś tam u mnie jest, że widzę, że znowu mi to fajnie idzie, bo przez wakacje miałem taki okres trochę gdzieś tam prywatny, sporo pracy i tak dalej, więc wiesz, to nie było wszystko jednak dopięte na maksa, no a jednak na tym poziomie już, żeby ten postęp robić, to wszystko musi być, wiesz, jak to wygląda, tak? Musi się naprawdę poświęcić, no praktycznie w zupełności temu i odpoczynek, i trening, i tak dalej. A teraz jest ten taki czas, że go poświęcam właśnie do końca roku, na pewno będę budował i będziemy planować, jak kalendarz wyjdzie, starty. Mam nadzieję na cały czas liczę na ten start w Polsce, że na wiosnę będzie, bo na razie tam chyba oficjalnie... Wiosnę. Czyli no już niebawem jakby nie tak, patrzeć. Tak. Mimo tego właśnie, jak powiedziałeś, okresu masowego, dalej kładziesz duży nacisk na kontrolę, jeżeli chodzi o brzuch i o pozowanie? Tak, staram się pozować. Nie, to nie wygląda tak, jakbym tego chciał jeszcze. To jest właśnie z uwagi na brak czasu, ale no czym bliżej sezonu startowego, tym będę na pewno to więcej czasu na to poświęcał. Tak samo kontrola brzucha. No ja tutaj powiem Ci, że ciągle też tam widzę, że te proporcje się poprawiają też mimo wszystko, więc no widzę, czuję, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jestem zadowolony naprawdę z tego, jak to przebiega. Classic Physique zyskało troszeczkę kilogramów. Ile Ty zyskałeś? Dwa, czyli teraz do limitu ogólnie, bo wcześniej miałeś też troszeczkę zapasu. Miałem jeszcze w elitach startowałem, miałem stówkę, jak skoczyłem do pro tutaj miałem 104, więc tak naprawdę rok temu startując umieściłem się w stówkę, nie? Tak trochę takie wymęczone, a teraz mam 106. No to czyli jest gdzie i co dokładać, tylko żeby to zrobić mądrze. I właśnie, jak wygląda to mądre dokładanie, na czym się skupiacie, w sensie makrocykle jakieś treningowe, dalej współpraca z Pawłem i z Adamem? Tak, dalej współpraca z Pawłem i z Adamem, dalej we trójkę to wszystko gdzieś tam ogarniamy. Bo sam też prowadzisz bardzo dużo zawodniczek, przepraszam, że Ci wtrącę, chyba wychodzi jutro od Ciebie 11 dziewczyn ogólnie? Nie, znaczy ogólnie wychodzi... Sportowców, zawodniczek. Sportowców wychodzi w sumie 13 w ten 13. weekend, a tutaj dzisiaj na zawodach mam 7 dziewczyn. I Michała jeszcze tak. I w IFBB, prawda? I plus jeszcze w IFBB kilka osób wychodzi tam i w Gorzowie są starty i w Opawie też mam Martynę, także intensywnie, nie? Także jest co robić. Się na laptopie cały czas, zresztą dzisiaj od rana tak samo w drodze. Myślałem, ale jesteś chyba zadowolony na ten moment z podstępów, które czynił twoi podopieczni i podopieczne. Tak, bardzo, no. Niech tam widzę, że i ja się rozwijam, i też to się przerzuca na moją pracę trenerską, także... To najważniejsze. Adrian, trzymam kciuki i mam nadzieję, że niebawem zobaczymy to w końcu, na co wszystko czekamy. Czyli pewnie to, co celujesz, czyli start na Mister Olympia. Dziękuję bardzo. Aby tak było. Dużo, dużo emocji, wywiady, rozmowy z zawodnikami. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mój nowy transport już czeka i jutro będę miał czym dotrzeć na halę.
Do zobaczenia.